Nazywam się Władysława Sławecka z domu Jakubowska. Urodziłam się 9 listopada 1936 roku przy ulicy Górczewskiej 15. Moi rodzice, ojciec pracował na kolei, Jan, matka Władysława była położną. Z nami mieszkała babcia, też położna, Zofia Michalska. Powstanie. Zaczęli mieszkańcy z powstańcami budować barykadę między oddzielającą Górczewską przed samą Działdowską ulicą. No różne rzeczy tam były, na tą barykadę znosili. Pamiętam, że nawet mężczyźni znieśli budkę szewca. No wszystko, tramwaj był przewrócony, bo przecież naszą ulicą jeździły tramwaje, płyty chodnikowe. My nie wychodziliśmy na ulicę, nie wolno nam było dzieciom wychodzić. Byłyśmy na podwórku. 5 sierpnia, około południowej, wdarli się Niemcy od ulicy Działdowskiej, bo tutaj nie mogli do Górczewskiej do bramy dojść. Brama była zamknięta, zastrzelili dozorcę za to, że brama była zamknięta i nie mogli wejść. Nas zaczęli strzelać, krzyczeć, żeby wychodzić. Byliśmy w piwnicach. My mieszkałyśmy na parterze, więc do tych piwnic miałyśmy blisko. Zaczęliśmy z tych piwnic właściwie biegiem wyskakiwać, bo wrzeszczeli, żeby szybko wychodzić, sznel, sznel, więc zaczęliśmy wyskakiwać. W naszej klatce schodowej musieliśmy przeskakiwać przez zabitą rodzinę. Ojciec, matka z małym dzieckiem, takim mniej więcej ta dziewczynka była w moim wieku. Nie wiem, czy oni byli jeszcze żywi, w każdym bądź razie przeskakiwaliśmy przez nich. Wychodząc z klatki, spojrzałam w prawą stronę, w stronę naszych okien. Zobaczyłam żołnierza, wydawało mi się, że to jest plecak. Z plecaka wystawała mu jakaś rura, za moment z tej rury ogień. Podpalali, jeszcze ludzie nie wyszli, a już podpalali dom. Przepędzili nas przez dziurę w płocie na ulicę Działdowską. Na Działdowskiej rozdzielili mężczyzn od kobiet. Mnie niósł ojciec, bo tam było dość ciężko przez te dziury przechodzić. Trzymał mnie na rękach ojciec. Niemcy to byli gestapowcy. To było SS. Po czym to... Ktoś mnie pytał, po czym poznałam, że to byli SS. Po czapkach. Przez 5 lat to i dzieci się nauczyły odróżniać Wehrmacht od gestapowców. Po czapkach. I chodzili ci gestapowcy i okradali mężczyzn. Do mojego ojca dopadli, miał zegarek, obrączkę, jakiś sygnet. Był w mundurze kolejowym. Przyszył sobie już guziki przedwojennych kolejarzy. Zaczął ojcu wymyślać od bandytów. Uderzył ojca w twarz. Moja matka, jak to zobaczyła, przez jezdnię przebiegła i mnie zabrała. Między nami, między tymi szpalerami kobiet i mężczyzn, stały na takich trójnogach stały karabiny. Nam, dzieciom, z początku wydawało się, że to są aparaty fotograficzne, no bo takie były kiedyś, prawda, u fotografów. Później powstańcy zaczęli strzelać. Gdzieś było słychać strzały od ulicy Wolskiej i zaczęli nas pędzić przez szpital Wolski, przez Płocką. Przepędzili nas
właśnie tutaj. Tu nas przepędzili. Tu, tak. Do tych szop. Tu były szopy. I do tych szop nas już byli rozdzieleni mężczyźni od kobiet z dziećmi. Szopy były takie nieszczelne, powiedzmy sobie, przez szpary ludzie wyglądali, patrzyli, jak mężczyzn prowadzą, pędzą tutaj właśnie i strzały, 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 cały czas. Mój ojciec prowadził rannego od szpitala. Ten ranny był taki, pamiętam, cały obandażowany. Z drugiej strony prowadził tego rannego ksiądz. Ksiądz, który znał mojego ojca, bo on uczył religii w szkole na Górczewskiej pod Dziewiątym, w Powszechniaku. Później ojciec szedł sam. Jak już patrzyliśmy, ojciec idzie sam z tym rannym. Rozstrzelanie trwało kilkanaście godzin. Na drugi dzień rano, 6, przyjechał jakiś oficer, niby z rozkazem, że już nie wolno rozstrzeliwać kobiet, bo i nas mieli rozstrzeliwać tutaj kobiety. I nas popędzili na Jelonki, do tych fortów tam. Idąc tutaj, naokoło domy się paliły, bo tu były drewniaki, właściwie prawie wszystkie. To były drewniane domy, mało który tu był murowany. Tam jeszcze niektóre murowane zostały, takie nieduże domki tam, jak się idzie w stronę, prawda, Jelonek. Moja babcia, no zresztą mijało się leżące trupy. Znajomi, bo przecież jak była tyle lat tu położną, to znała tutaj ludzi od kilkudziesięciu lat. Bardzo głośno płakała i dopadł do babci, to już byli tutaj raczej Wehrmacht, wyciągnął moją babcię z szeregu i powiedział, nie chcesz iść, to chodź. I na bok babcię chciał wyciągnąć. Moja najstarsza siostra, która miała 13 lat, dopadła do niego, złapała go za rękę i mówi, to jest moja babcia. Popatrzył na nią, odepchnął moją babcię i mówi, idź, tylko nie płacz. I poszłyśmy tam, popędzili nas tam na Jelonki, do tych fortów. Po drodze z nami szła sąsiadka, która mieszkała, nie pamiętam, pierwsze czy drugie piętro, ale rano w naszym mieszkaniu urodziła córkę. Szła z tym maleńkim dzieckiem. Tu, 5, została zamordowana jej 2-letnia córeczka, którą niósł na rękach ojciec. On został raniony, ale spod tych trupów się wygrzebał i przeżył. Tam na Jelonkach, no różnymi sposobami, prawda, nie za darmo, zwolnili część kobiet. Tam już byli Ukraińcy, Kałucy, to już byli Azjaci, tam. Pierwsza noc jeszcze była spokojna, bośmy tam u sąsiadów spali. W drugą już zaczęli chodzić po mieszkaniach, wyciągali kobiety, młode dziewczyny. Wyciągnęli też dziewczynę kilkunastoletnią, córkę tych właścicieli tego domu, w którym myśmy spały, sąsiadów. Bo jak ją później wróciła nad ranem, moja babcia z mamą ją ratowały. No więc tu już było co niebezpiecznie, więc chciałyśmy się wydostać z Warszawy. Poszłyśmy w stronę Grot. Tam niestety Warszawa była już obstawiona, nie przepuszczali warszawiaków. I tam był taki, to było takie, według mnie gospodarstwo jakieś warzywne,
bo myśmy noc spędziły na takiej werandzie, tam były okna takie inspektowe. Na tych potłuczonych oknach tam myśmy tą noc spędziły. Całą noc były krzyki, strzały i ciągle przyprowadzali następnych ludzi. I stamtąd popędzili nas do Pruszkowa. W Pruszkowie ja byłam chora, babcia moja też była bardzo otyła, no źle się czuła na serce. Mama szukała pomocy dla nas i w punkcie sanitarnym spotkała swoją koleżankę ze szkoły położnych, która mieszkała w Pruszkowie, pani Józefa Zdanowska. Ona nas niby do mamie dała fartuch, mama mnie niosła, ona prowadziła babcię. Siostrom powiedziała starszym, no bo dla nich nie było przepustki, więc powiedziała, że jak będzie z wachą na bramie rozmawiała, mają w jakiś sposób uciec. Powiedziała im, w którą stronę mają biec. Udało się. Ona nas zaprowadziła do siebie. W tym dniu to było najprzyjemniejsze wspomnienie. Ogród, wielka miednica ciepłej wody i mama nas w tej miednicy po kolei myła. U niej się zatrzymałyśmy, nie wiem, czy parę godzin, czy noc. Sprowadziła do nas lekarza. To się nazywał, jeśli się nie mylę, doktor Dębski, który mnie zbadał, jakieś zastrzyki mi robił później w następnych dniach. Babcia też dostała jakiś zastrzyk. I później załatwiła nam mieszkanie, bo to mieszkanie stało wolne, bo rodzina wojskowego wyjechała na wschód w 1939 roku. To gospodyni miała klucze do tego mieszkania. I myśmy tam się przez te parę następnych dni zatrzymały. No niestety, Niemcy ciągle przychodzili, robili rewizję, sprawdzali, szukali warszawiaków. Moja mama pokazywała Auschwitz, miała gapę i pisało Krakau pod tą gapą. Bo te dowody to my mamy jeszcze. No i w ten sposób nie było adresu Warszawa. Trochę nam się to udało. No ale nie było bezpiecznie, bo na przykład gospodyni synowa z Warszawy u niej się zatrzymała też w jakiś taki sposób i ją zabrali do obozu, tą kobietę młodą. Więc mama się bała, no i w dalszym dalej chciałyśmy się przedostać do rodziny. To było koło Szybanowa. Tam się dostałyśmy jakiś trochę pociągiem, później na pieszo do takiej dalszej rodziny. Tam byliśmy tydzień może, to był już koniec prawie sierpnia, ale tam zaczęło się gromadzić wojsko niemieckie, bo w Kampinosie i tam w tych lasach okolicznych byli powstańcy, przegrupowywali się w jedną i w drugą stronę, no i żeby jak najdalej od Niemców. I pojechałyśmy na Długokąty, to jest koło Radziwiłłowa, bo z tamtych stron pochodziła moja babcia. Tam przezimowałyśmy, tam zostałyśmy wyzwolone 16 już stycznia, już w godzinach rannych Rosjanie i żołnierze polscy tam byli. Bo jedną noc tam u nas spali w naszym mieszkaniu, tak jak i my na słomie. Bo spałyśmy na słomie, niestety, tak było. I ja siedziałam z babcią, bo nie było już miejsca, żeby spać. Mama z siostrami poszła do innego domu, do sąsiadów. A tutaj tych żołnierzy kilku spało. A ten żołnierz, taki podoficer, siedział i rozmawiał z babcią, bo babcia moja znała rosyjski, no bo uczyła się po rosyjsku, do szkoły chodziła. I rozmawiał po polsku. On był ze terenów wschodnich. Także on był Polakiem z pochodzenia. I babcia mu mówiła, żeby się położył też. On powiedział, że nie.
bo Warta chodzi co godzinę czy po dwie, jak spojrzą, że on śpi, zamiast ich pilnować, to go zastrzelą na miejscu. I faktycznie co jakiś czas pukali, babcia musiała otwierać, sprawdzali, czy on czuwa. No i dalej rano poszli. Wróciłyśmy do Warszawy w marcu. No żeby wrócić. Dom spalony. Zatrzymałyśmy się na Jelonkach u znajomych. Był jakiś nalot, bo pamiętam, że jakieś były samoloty przelatywały. I wróciłyśmy na tą wieś. Mama od 1 kwietnia zaczęła pracę w szpitalu w Skierniewicach. Załatwiła mieszkanie, no bo tak to się nazywało. Załatwiła mieszkanie nam. I my 1 czerwca przeprowadziłyśmy się do Skierniewic. I my dwie siostry dotąd mieszkamy w Skierniewicach. Pierwsza rocznica, 5 sierpień, 45 rok. Przyjechałyśmy na mszę do kościoła świętego Wojciecha. Później przyszłyśmy tu, bardzo dużo ludzi było. My całą rodziną poszłyśmy w stronę Alei Jerozolimskich. Pamiętam gruzy, spalone domy. Ulice właściwie, chodników nie było, chodziło się jezdnią. Odrażający zapach, bo to było upalne lato. I pamiętam chmary czarnych much wylatujących z okienek piwnicznych. To pamiętam. Później następne wspomnienie, też tu związane z tym miejscem, to już moje dzieci, jedno miało około 9 lat, córka mogła mieć około 5 wtedy. Przyjechałam z nimi w nietypowych godzinach, bo tak około południa, bo byłam poza Warszawą wtedy. Byliśmy sami. Za moment przyszła kobieta, która chodziła tu, koło pomnika, w tą stronę i naprzeciwko. Coś mówiła do siebie. Zaczęłyśmy rozmawiać, bo w tym miejscu z ludźmi, jak się człowiek spotkał, to się wymieniało wspomnienia. Była tu gdzieś właśnie z tej dzielnicy, tu z tych okolic. Była jej egzekucja, to znaczy ich rozstrzeliwali raczej 4 sierpnia. Kobiety, dzieci, mężczyzn. Ona była z córeczką. Powiedziała, że jak ich rozstrzelali, ona była tylko trochę ranna, jej córka była ranna, płakała. Niemcy chodzili, dobijali ludzi. Ona trzymała to swoje dziecko za rękę. Strzelili, na moment ucichło, później znów zaczęło dziecko płakać. Także mówiła, że co najmniej 2 razy dobijali to jej dziecko. Ona przeżyła. Pamiętam swoje przerażenie, ale jeszcze bardziej pamiętam przerażenie moich dzieci. One to słuchały. Przerażone twarze 9-latka, 5-latki. Nie wiem, czy pamiętają to, bo ja w rozmowach nie wracałam z nimi do tego spotkania, bo to było straszne.